Rzeczniczka PiS, koalicji nie ma. Została zerwana rzeczniczka PiS, koalicji Zjednoczonej Prawicy nie ma. Koalicji Zjednoczonej Prawicy nie ma. Została ona zerwana, bo wspólnota wartości nie została potwierdzona przez naszych koalicjantów, powiedziała w piątek 18 września, rzeczniczka PiS Anita Czerwieńska. W piątek w nocy, w głosowaniu nad nowelą ustawy o ochronie zwierząt, która m.in. zakazuje hodowli zwierząt na futra i wprowadza ograniczenia uboju rytualnego, przeciw zagłosowało 38 posłów klubu PiS, w tym wszyscy posłowie Solidarnej Polski. 15 posłów Porozumienia wstrzymało się od głosu, a dwie osoby były przeciw. W naszym przekonaniu koalicji nie ma w tym kontekście. Czerwińska została zapytana w Polskim Radiu 24 o obecny stan koalicji Zjednoczonej Prawicy. Nasze stanowisko w tej sprawie się nie zmieniło. W naszym odczuciu i przekonaniu koalicji nie ma. To, co się stało w Sejmie, było wypowiedzeniem ze strony naszych byłych koalicjantów tejże koalicji, opowiedziała rzeczniczka PiS. Wyjaśniła też, odnosząc się do sprawy ustawy o ochronie zwierząt, że koalicja, to jest wspólnota, wyrażającą się także we wspólnocie wartości. Nasze stanowisko jest bardzo jasne i stanowcze. Ono się nie zmieniło w tej sprawie. Koalicja została zerwana, bo wspólnota wartości nie została potwierdzona przez koalicjantów, dodała. Dopytywana o przyszłość koalicji stwierdziła, że w polityce nie można niczego wykluczyć. Zapytana o przyspieszone wybory po rozpadzie koalicji Zjednoczonej Prawicy oceniła, że każdy z wariantów jest możliwy, ale na dziś na pewno nie ma takiego rozstrzygnięcia. To, który z wariantów przewidzianych w Konstytucji zostanie zastosowany, będzie przedmiotem obrad najwyższego gremium kierowniczego PiS na początku przyszłego tygodnia, poinformowała. Co dalej z premierem Morawieckim? Czerwieńska była też pytana o przyszłość Mateusza Morawieckiego na stanowisku premiera oraz o to, czy twarde jądro PiS, zakon Porozumienia Centrum, chce odwołania Morawieckiego ze stanowiska i zastąpienia go przez prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. Nie słyszałam tego rodzaju kwestii. Nie wiadomo mi nic na temat tego rodzaju propozycji, czy postulatów, zapewniła rzeczniczka PiS.